Dzień dobry, moi kochani! Tej strony Kawa, no a to jest nowa seria, która będzie prawdopodobnie co środę odwiedzała ten kanał na YouTubie, więc zapraszam bardzo serdecznie, a oto kwadratowe przygody Ryoka. Na dzień dzisiejszy, na odcinek pierwszy, no musimy tutaj, kurde, ogarnąć sobie miejsce do wydomku. Wybrałem sobie tą oto wysepkę jak na razie, ale to wszystko tutaj, ta okolica się z czasem zmieni, a my już idziemy tam zobaczyć co i jak. Zmieniamy sobie. Oczywiście na dzień dobry będzie nam potrzebne drewno, tutaj będzie to wyrównać ten teren, tak żeby był do tej tutaj krateczki, do tego poziomu tutaj. No ale na dzień dobry musimy mieć drewno. Już tutaj ścinamy sobie drzewko. Ciach, ciach, ciach. Ogólnie seria będzie się składać tylko i wyłącznie z Minecrafta. Tutaj będą sezony i tak to będzie lecieć. Zobaczymy, jak to się przyjmie w ogóle. Wiem, że niektórzy widzowie na to czekali, bo to było już bardzo, 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 bardzo dawno zapowiadane. Ale no, nie było możliwości tutaj zorganizowania właśnie takiego gameplaya sezonowego z Minecrafta. No a teraz robimy sobie drewno, zaraz sobie zrobimy crafting. Tutaj na spokojnie wszystko pociukamy. Oczywiście na razie ręką, no w sumie mógłbym już tego drewna do stworzenia craftingu na dzień dobry. Pójdę w moją stronę. Tak. Topek. Tam płynie utopek. No a my sobie crafting za ten czas. Na deski, pyk. Mamy crafting. Już robimy w sumie na deseczki. Ten deseczki mamy. Crafting. W tym miejscu na razie. Aktualnie niech tu będzie. Patyki. On już idzie po nas, więc najpierw go sobie zaciukamy. O, chodź tu. No umraj. Coś. Ta coś. Mamy, o, mamy jedzonko na dzień dobry. No wiem, że tego nie powinno się w sumie jeść. Ej, dał nam sztabkę miedzi. Na dzień dobry, fajnie. Dobra, jedzonko sobie odłożę. Standardowo zawsze daję po prawej stronie w inwentarzu. Kierkę. Tyda. Łopatę. To też będzie potrzebne. To na razie sobie. Teczki też w tym miejscu. Mamy miecz, kierę i łopatę. Tutaj mamy brzozę. Mogliśmy ją przerobić. Nie lubię brzozy w ogóle. Kolorystycznie taka za jasna trochę. Wolę ten dąb. Ale to możemy wykorzystywać do craftingu. Koniecznie do budowy. I dzisiaj sobie zetniemy tutaj z tej wysepki drzewo. No nie, nie będzie nam potrzebne podsadzki i stawiania klocka pod siebie. Wiem, dziwnie to brzmi, ale klocki pod siebie czasem trzeba stawiać. Dobra. Tutaj nam się fajnie to wyczyści, jeszcze wyrównamy sobie teren. Ogarniemy sobie chatę naszą. Chyba jeszcze no, trochę tutaj nam się przydadzą. Mamy patyczki, mamy sadzonki. Sadzonki też dadzą do palenia w piecu. Ja zazwyczaj tego na samym początku zawsze używam. No i do jakiegoś wędzenia albo czymś. Mięsko też mamy. Ktoś tu idzie. Krzyż potworzy ty! A tego dirta użyjemy, żeby tutaj sobie trochę wyrównać. O, jabłuszko mamy. A nawet, patrzcie. Mamy jabłcoki.
Jak pcołki mamy? Mylić z diabolami? Jeszcze było 10 dni. Jest. Ja bym zostawił, kurde, nie lubię zostawiać takich rzeczy właśnie, bo później to tak nielogicznie w Minecrafcie wygląda, jak na przykład jakaś kula lewituje albo coś, jakby to był księżyc Pandory na w filmie Avatar. Dobra, tutaj. Jeszcze mamy trochę do ścięcia. Sierki już mam połowę. Myślę, że jedna taka siera tutaj nam wystarczyła na tą wysepkę. Dobrze, że mamy właśnie tą wysepkę tutaj, że woda jest dookoła, to na razie będziemy mieć spokój z takimi creeperami. Co tu mnie dzidą bije? Koleś dzidą. Where are you? Jenes. Jest tu topek. Ja jestem koleś dzidą tu dziś. O stąd. Wow! Ale dostałem. Prosto w czoło. O, mam go. Tutaj jest. O, matruj zęba. Ojejku! Zabił nas. Odrodzenie. O kurczę, gdzieś na jakimś domku tutaj. Mamy wszystko. Wszystko. Prześpimy łóżeczku. No i musimy tam teraz wrócić. Dobra, idziemy sobie. Ogólnie wcześniej szukałem miejsca na budowę, kurde. Miałem sobie kość. No kurczę, no ta śmierć trochę nam pokrzyżowała plany. Ale no. O, kupujemy owce. Kupujemy jeszcze pająka. Owce też są białe, weźmiemy. Nie mam nożyc. Ogólnie, jak pewnie zauważyliście, zrobiłem coś takiego, że po śmierci ekwipunek zostaje tak jak był. Ponieważ no będzie trochę wypraw. Na pewno może nie jeszcze w tym sezonie. Aczkolwiek w tym sezonie też może się pojawić. To zależy też od tego, jak będziemy właśnie rozbudowywać i czy będziemy potrzebować jakichś dzikich rzeczy, których nie mamy w pobliżu. Sobie chodzić tu. Tak, ona powinna być gdzieś w spokojnym nawet okolicy, sobie wiem, wioskę mam po prostu ogarnąć. Nie tam dokładnie. Procenta. Mogliśmy wodą przejść. No musiał, kurde, z tym widelcem się napatoczyć, nie? Musiał. Chory by był. Mamy naszą wystawę. Jest tam. Ładnie się w sumie tak prezentuje. Tylko szkoda, że tam jest już. O, miejsca na niej, jakby było trochę więcej. To jest spoko. Nie mamy nic już do jedzenia. No, najgorzej. Mamy nic do jedzenia tutaj. Może jakieś jabłko. W razie W, to tu mamy jeszcze gnioki. Nie ma jabłka. Ale mamy jeszcze to mięsko, dobra. Mniej więcej mamy. Będzie trzeba tylko jeszcze później ogarnąć piecyk, ale to piecyk to najmniejsze zmartwienie. Teraz sobie tutaj wykosimy, wyrównamy teren. Będzie taka podstawa pod zabudowę naszego domku. I będziemy później kombinować domkiem właśnie. Tutaj mamy dużo sadzonek, więc później nam się to uda. Właśnie jak będziemy sobie ogarniać piecyk. A piecyk bardzo nam się przyda. Świnia mnie przesłupa. Ej, świnia. Odsuń mi się. Oszyło błąd.
Dobra, to jeszcze nam parę drzewek zostało w sumie. Kurde. To jest te drzewo z gałęziami. Ja na to tak mówię, gałęzie, nie wiem czy wy też. Jakby co, to podzielcie się w komentarzach. Tutaj możemy ogarnąć to później. Dobra, tutaj ogarniemy kolejną sikierkę. A sikierka, szkoda, że nie mamy kamienia. Będziemy musieli kloca stawiać. Będziemy musieli stawiać kloca. U kloca, nawet dwa. Jakie mamy? Dzik. O te gałęzie, kurde. Utropienie moje. Nie lubię tego, naprawdę. Zawsze sobie jeszcze przyspieszę. Ja lubię, jak drzewo znika, to całe, nie? I w przyszłości może jeszcze jakieś mody tutaj wgramy. Zobaczymy, może jakieś poprawiają wygląd albo coś. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, to wszystko przyjdzie z czasem. Też nie wiem, jak się ta seria wam przyjmie. Mamy jabłuszko! Aha! Mamy jabłuszko. Dobra. Serie będą tak mniej więcej trwać po 20-25 minut. To też zależy od tego, czy robimy to, co chcemy. Mogą być nawet krótsze, dłuższe filmiki. Standardowo planuję tak mniej więcej. O, jabłko. Standardowo planuję właśnie takie 20-25 minut, ale mogą zdarzyć się jeszcze dłuższe odcinki specjalne. To na razie jest pierwszy odcinek, więc też tak dużo tutaj nie zrobię. Najpierw wykosimy sobie te drzewo całe, będziemy mieć materiał na budowę domku. No a jak będzie nam potrzebne drzewo, to patrzcie. O, mamy lasy. To z czasem też się ogarnie. Chciałem, żeby tutaj fajną osadę zrobić. Główny domek właśnie na tej wyspie. Gdzieś tam jakieś mury obronne. Znaczy no obronne, no kto nas tu będzie atakował, nie? Może nie obronne, ale takie... zabezpieczające wioskę jako płot. O, takie sobie wymarzyłem. Jakiś ogródek się zrobi, to pewnie będzie też tutaj zakopywane z czasem. No ale to się ogarnie, zobaczymy ile dirtu nam będzie na bycie. Uszy. No, zobaczymy, czy czasu starczy na wycięcie drzew. Na tej wysepce następny odcinek. No, odcinki będą tak co tydzień, nie? Więc tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Czasem mogą być jakieś zaległości, tak jak z serią z Last House, no ale to tyle czynników. Tutaj z Minecrafta postaram się, żeby było jakoś tak ogarnięte w miarę. Dobra, jeszcze parę drzewek nam zostało w sumie. Ja wiem, że taki odcinek, gdzie rąbię drzewa, no nie jest dość ciekawy, ale tak jak mówię, to jest dopiero pierwszy odcinek. Ogólnie wizji nie miałem. Wizji nie miałem, jak to tutaj wszystko ma wyglądać. Obiecywałem wam na Discordzie, że pojawi się seria. Ostatnio miałem też mniej czasu, więc też nie miałem tak zbytnio co wykombinować. Dzisiaj dopiero jeszcze przed tym... Dzwonią do mnie, nie ma mnie. Przed nagrywaniem filmiku szukałem właśnie miejsca, gdzie może być coś takiego właśnie ogarnięte. Jakieś w miarę fajne miejsce, no zajęło mi to 40 minut wam powiem. 40 minut szukałem, no mniej więcej fajnego miejsca, no akurat tak mi wyrespiło, że nigdzie tutaj żadnych fajnych miejsc nie było, a chciałem też prosty teren. No ta wysepka mniej więcej jest taka wyrównana, więc daje radę. Trzeba też to jakoś ogarnąć. No te świnie mnie przesuwają, ty patrzcie, no. No i co się gapisz? No i co się gapisz? No i siema. No ej. Mieczem chciałem. Patrzcie, świnia się.
O, tu już wyrównamy sobie to na spokojnie. Idziemy, musimy trochę wykosić. Też nie mam żelaza na sobie, nie? Te liście pozbierał trochę. I sobie fajnie taki żywopłocik zrobił. Damy sobie. Ja ogólnie jak gram w Minecrafta, nie lubię, żeby się coś marnowało. Nawet takie są dzwonki. Powiem wam, że fajnie się nadają, żeby nie marnować węgla. To... No to palenia się przydadzą. Oczywiście nie mylić tego z paleniem no wiadomo czego. O. Ja w Minecrafcie nie palę sadzonek. Ale rozpalam nimi w piecu. O, tak to ujmę. Tak żeby później nie było jakichś niedomówień. Dobra, wszystkie drzewka mamy już ścięte. Wyrobiliśmy się też w czasie. Jabłuszko sobie weźmiemy. Fajnie to wygląda. No i następny odcinek mniej więcej tutaj już sobie chcemy coś budować. Myślę. Jeszcze troszkę wyrównał, chociaż ten jeden poziom. No i tu powstanie nasz domek. Wizji na domek też jeszcze nie mam, jest sporo, naprawdę sporo projektów, jeżeli chodzi o budowanie domów. Ja zazwyczaj używam jednego, ale może się to zmieni. Tak, może się to zmieni, jeszcze tam zobaczę co tam jest. Trzeba troszkę pobudzić kreatywność, no nie mogę cały czas budować jednego stylu, jeżeli chodzi o domki. Już nam fajnie się tutaj oczyściło. No jak przyjdzie noc, oczywiście nie będzie tutaj potworów, bo się podpalą dzień. Świnki mamy, więc świnki możemy... A kurde, ziemniaków nie mamy, ale to tam mamy wioskę niedaleko, to sobie pójdziemy. Daju mamy im właśnie tego ziemniaka. Robimy sobie może farmę nawet. Fajnie tak na samym początku coś takiego mieć. Robić sobie taki mały ogródek z ziemniakami, małą farmę właśnie inek. Fajnie jakby jeszcze krowy gdzieś tu były w pobliżu, ale nie widziałem. Jak chodziłem, szukałem miejsca, to widziałem, że jest ta wioska. No to tam gdzieś jest taki duży teren, tam jest dużo zwierząt. No tylko, że weźcie to przeprowadźcie tu. No i to jest właśnie ten problem. Bo mamy jeszcze piasek. Też sobie weźmiemy. Dirta damy, także dirta będziemy mieć naprawdę dużo, a piasek przyda. Tak będziemy musieli pewnie gdzieś jeszcze iść po to, żeby o tam jeszcze zrobimy w ogóle przejście. Żeby zrobić jakieś okna, nie? Bo dirta gdzieś woda. Żeby to fajnie wyglądało, robię to w ten sposób. Całe dno, nie? O! Potapiam się. Tyle nawet mnie nie widzi. To by tak zostało jak na razie. Dobra, nie mam lifta. Bo tu jest cyment. Ten piasek sobie to będziemy. Ale to z czasem. A myślę, że będziemy mogli już kombinować za jakiś czas w następnym odcinku. No tu ile? Jeden poziom tak naprawdę. Weźmiemy sobie tego krafta niżej. Bo krafta sobie damy o tu. Będę się jeszcze tych na szybko. No nie lubię jak tak zostają. Brzydkie później coś takiego zwisa. Jak tam to zostanie, to tu nie rozwalę. Tu musimy czekać aż samo. Tu albo później to ogarniemy. Świnia, odejdźmy.
Trawę też utylizujemy. O! Prawie złapany. No to co jakiś czas może się coś takiego pojawić, jak będzie renderowanie. Musimy czasem wzmocnić kompa. Dobra, tą trawę trzeba zutylizować. Nie lubię w ogóle tej trawy, nie? Naprawdę nie lubię jej. Im mniej, tym lepiej, im więcej, tym gorzej, jak dla mnie. Takie jest moje zdanie. Podzielcie się też w komentarzach, czy trawa wam w ogóle siada w tej grze. Może można ją w sumie też zlikwidować. No i nie mamy już tutaj w ogóle żadnego. Nie mamy nic do jedzenia, mamy tylko surowe mięcho. To sobie zrobimy. O, może tak. O, widzicie Batmana, czekaj. Batman z pelerynką. Może być. A, ten teren. Szkoda, że drzewko. Ale z czasem będzie drzewko. Nie jedno. Dzięki. Zrobiłbym tu jakąś taką małą faremkę. Faremkę świnek. Jakoś wyglądało. A na chwilę obecną ja się z wami żegnam. Dzięki za to, że jesteście ze mną. Chciałbym wam zaproponować wejście na mojego Discorda. Tam was serdecznie zapraszam. No i jeszcze jakieś zdjęcia będą na moim Instagramie. Oraz jeszcze zapraszam was na mojego Twitcha, gdzie streamuję. Raz, znaczy w weekendy staram się streamować, tylko ostatnio mi to nie wychodzi, bo weekendy mam zawolone. Postaram się jakoś to ogarnąć w tygodniu, tak żeby te streamy były. No, na chwilę obecną ja się z wami żegnam, trzymajcie się i dzięki, że jesteście! Do następnego odcinka!